Otwieram 42. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest na ten moment 18 radnych. Pan przewodniczący Leonard Bojówko za chwilę do nas dołączy. Pani Joanna Adamczyk jest nieobecna i usprawiedliwiła swoją nieobecność. Powód nieobecności pani Wiolety Machniewskiej, pani radnej, jest mi nieznany na ten moment. Porządek obrad panowie radni otrzymali. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. I prosiłbym o zarejestrowanie do systemu. Nie możemy. Dobrze, ale będziemy kontynuować. Witam serdecznie wszystkich pani i panów radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam burmistrza miasta pana Piotra Petrykowskiego, witam zastępcę burmistrza pana Krzysztofa Hećmana, witam sekretarza miasta, skarbnika miasta, witam prezesów spółek naszego samorządu, witam dyrektorów zakładów samorządowych, witam kierowników wydziałów, witam media, w tym telewizję kablową Barsat. Jak już wspomniałem, porządek obrad został przez państwa zaakceptowany. Nie ma uwag do porządku obrad. Przystępujemy do jego realizacji. I jesteśmy w punkcie 3 porządku obrad. To jest przyjęcie protokołów z obrad 39, 40 i 41 sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ustęp 5 paragraf 2 statutu miasta protokoły były do wglądu w biurze rady oraz w dniu dzisiejszym są wyłożone przy liście obecności. Czy są uwagi do tychże protokołów? Jeśli nie, stwierdzam, że protokoły przez Radę zostały przyjęte bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad. To jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza, pana Piotra Petrykowskiego. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, państwo przewodniczący, szanowni radni, drodzy mieszkańcy. Informacja z działalności jest za okres międzysesyjny. Chodzi o sesje zwyczajne od 23 czerwca do 30 września, więc przepraszam za obszerność. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przedbudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego, przebudowa ulicy Broniewskiego, przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce, przebudowa budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy 33 w Bartoszycach z przeznaczeniem na punkt opiekunek dla dzieci do lat 3 i opieki dla dzieci przez opiekunów dziennych, przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Turkowskiego. Większość zadań poza przebudową ulicy Broniewskiego ma być wykonana w tym roku. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie. Tutaj pierwsze odbiory rozpoczną się 29 października. Nie mam jeszcze pojęcia, kiedy ta droga będzie oddana. Liczymy, że do końca roku już będzie można poruszać się ulicą Poniatowskiego. Pracownicy wydziału dokonali odbioru dokumentacji projektowej termomodernizacji i odwodnienie budynku przedszkola publicznego nr 6 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 przy ulicy Majowej w Bartoszycach. Koszty wyliczone są dość spore. Myślę, że będzie to punkt rozmów, jeżeli chodzi o nowy budżet. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Chopina. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przyszłe zadania inwestycyjne, to jest przebudowa ulicy Ogrodowej, Lelewela, Szymanowskiego, Brzozowej, Zielonej, Kwiatowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Pracownicy wydziału, te projekty powinny być skończone do końca bieżącego roku. Pracownicy wydziału przygotowali opis przedmiotu zamówienia dotyczący budowy kolumbarium przy ulicy Leśnej w ramach rozbudowy cmentarza komunalnego. Planowane jest 96, jak się nie mylę, miejsc, przepraszam, w tym kolumbarium.
Pracownicy wydziału przygotowali opis przedmiotu zamówienia dotyczący adaptacji pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 7 z przeznaczeniem na szkołę muzyczną. Zostało podpisane porozumienie, aby szkoła muzyczna rozpoczęła swoją działalność od września przyszłego roku. Pracownicy wydziału przygotowali opis przedmiotu zamówienia dotyczący wykonania montażu aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Kęczyńskiej. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przeprowadzono pierwszy przetarg na sprzedaż 7 działek pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Działki nie zostały zbyte. Drugi przetarg odbędzie się 6 października bieżącego roku. Przeprowadzono pierwszy przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste 5 działek pod zabudowę o charakterze usług handlowych i rzemieślniczych położonych przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Działki nie zostały zbyte. Działki zostały ponownie przeznaczone do zbycia. Przetarg zostanie ogłoszony po 2 listopada bieżącego roku. Ogłoszono pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Bartusach. Przetarg odbędzie się dnia 6 października. Ogłoszono przetarg na dzierżawę stanowisk handlowych położonych przy cmentarzach komunalnych przy ulicy Kęczyńskiej i ulicy Leśnej w celu prowadzenia sprzedaży w okresie Święta Zmarłych. Pierwszy przetarg odbędzie się 11 października bieżącego roku. Na dzierżawę stanowisk, które nie zostaną wydzierżawione w pierwszym przetargu, zostanie przeprowadzony drugi przetarg 25 października. Nabyto do zasobu w drodze komunalizacji działkę o powierzchni 1365 m², na której zlokalizowany jest ciąg pieszo-rowerowy prowadzący od ulicy nad Łyną do kładki na rzece Łynie. Po tylu latach udało się to wreszcie skomunalizować. Nie była to prosta sprawa, więc w tym momencie tak zwana kładka gdańska, a ta droga pomiędzy ogrodami działkowymi jest już własnością miasta i o nią będziemy musieli dbać. Prowadzona jest aktualizacja wniosków o najem lokali mieszkalnych, zasobów komunalnych dla osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu, najmu lokalu na rok 2021. Wydział techniczno-komunalny. Zawarto umowę na wykonanie 6 operatów wodnoprawnych na zrzut wód opadowych i roztopowych na terenie miasta z firmą usługi i nadzór inwestycji, w tym operatu związanego z rewitalizacją Jeziorka Mleczarskiego. Tu była prośba różnych środowisk, między innymi wędkarzy, więc zdecydowaliśmy się również ten operat zrobić i zobaczyć, jak naprawdę możemy temu jeziorkowi pomóc. Udział w organizacji modernizacji oświetlenia na terenie miasta, uzyskanie decyzji uzgadniających dokumentację techniczną umowy użyczenia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Zarządem Dróg Wojewódzkich. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia do przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy miejskiej Bartoszyce. Dokonano kontroli nasadzeń kompensacyjnych za rok 2017. Przeprowadzono kontrolę odpadów zmieszanych pod względem prawidłowej segregacji odpadów na 454 gospodarstwach domowych w różnych rejonach miasta pod względem selektywnej zbiórki oraz kontrolę w 21 gospodarstwach domowych deklarujących kompostownik. Przeważającej ilości zbiórka odpadów nadal jest nieprawidłowa. Wysłano wezwania w związku z wątpliwościami co do poprawności złożonych deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu weryfikacji rzeczywistej ilości osób zamieszkujących dane nieruchomości. Zlecono Zakładowi Usług Geodezyjnych wytyczenie nowych kwater grzebalnych na cmentarzu przy ulicy Leśnej. Sporządzono i przekazano sprawozdanie okresowe do Urzędu Wojewódzkiego z powierzonego zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Zawarto umowę na wykonanie przeglądu okresowego separatorów na terenie miasta Bartoszyce wraz z opróżnieniem, czyszczeniem i odbiorem odpadu. Ogłoszono przetarg na zamówienie usługi zimowego utrzymania dróg, chodników, placów, parkingów i zatok przystankowych w mieście Bartoszyce. Przeprowadzono kontrolę jakości usług przewozowych komunikacji miejskiej w zakresie punktualności realizacji kursów oraz czystości prawidłowego oznakowania pojazdów. Rozpoczęto procedurę wycinku 7 sztuk drzew na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kęczyńskiej. Uważam to za sukces, bo drodzy Państwo, wiecie dokładnie, że każde drzewo jest pod kuratelą konserwatora zabytków i ciężko z tą wycinką. No, udało się choć troszeczkę przerzedzić te drzewa. Może przez to będzie mniejsze niebezpieczeństwo zniszczenia nagrobków. Od 1 lipca 2021 roku Wydział przyjmuje deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz budynkach i lokalach niemieszkalnych oraz wprowadza dane do systemu centralnej ewidencji emisyjności budynków. Niestety wielkimi krokami przygotowujemy się do likwidacji wszystkich kopciuchów na terenie całej Polski. Do 2025 roku
mają zniknąć podobno wszystkie. Więc będzie to bardzo trudny okres dla wszystkich samorządów. Zobaczymy, czy będzie i jakie będzie wsparcie strony rządowej. Zieleń miejska. Czerwiec. Wykopano z ronda 20. Bartowskiej Brygady Zmechanizowanej kwiaty cebulowe, które zostały zabezpieczone, a następnie wykorzystano do nasadzeń w ogródku jordanowskim. Nasadzono begonie na napisie Bartoszyce, rondzie 20. Bartowskiej Brygady, na rondzie Solidarności oraz na rabatach przy starej prokuraturze. Wykonano odchwaszczenie i sprzątanie Placu Konstytucji 3 maja. Rozpoczęto koszenie terenów miejskich. Trwa do tej pory. Lipiec. Nawożenie kwiatów bylinowych i róż na terenach miejskich. Przycinanie żywopłotów na tzw. kortach przy ulicy Bema oraz na Placu Wolności. Usuwanie wiatrołamów. Mieliśmy ich kilkakrotnie. Teraz też są następne do usunięcia po ostatnich wiatrach. Rozpoczęto odchwaszczanie chodników, ulic, ścieżek na terenie miasta wraz z jednoczesnym zamiataniem ulic. Usunięto karpy ściętych drzew przy ulicy Bohaterów Monte Cassino wraz z uzupełnieniem chodnika oraz przy ulicy Cynkowej. Sierpień. Utworzono punkt konsultacyjno-informacyjny Czyste Powietrze działający codziennie. 10 potencjalnych beneficjentów złożyło w MOPS wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, którego posiadanie jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Oczyszczono z rzęsy, a tak naprawdę i z innych śmieci, oczko wodne, tak zwane serduszko. Utwardzono kruszywem część wybukanej przez wodę ścieżki w Parku Elizabeth. Wrzesień. Kontynuacja odchwaszczania chodników, ulic, ścieżek na terenie miasta wraz z jednoczesnym zamiataniem ulic, usuwanie gałęzi wiatrołomów z miejskich terenów zielonych. Rozpoczęto prace polegające na uporządkowaniu zieleni ogródka w ogródku jordanowskim. Tak, to jest usuwanie starych krzewów, klombów, w których gromadzonych są nieczystości i stanowił punkty oddawania w różnych, nie powiem, przez różne osoby. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Pracownicy wydziału byli odpowiedzialni za organizację festiwalu Miast Citaslow, w zakresie którego odbyło się w dniu 25 czerwca Krajowe Zebranie Członków Polskiej Sieci Miast Citaslow oraz Walne Zgromadzenie Członków. Konkursu kulinarnego Najlepszy Wędzony Produkt podczas 12 festiwalu, w którym uczestniczyło 25 miast zrzeszonych w sieci Citaslow. Koncerty muzyki dawnej Pro Musica Antiqua w dniu 3 lipca. Pracownicy wydziału byli koordynatorami tegorocznej edycji Bartowskiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego przeznaczono w budżecie kwotę 50 tysięcy złotych. Trwa podsumowanie wyników konkursu. Koordynowano konkurs Zielony Balkon, Zielony Ogródek. Celem konkursu jest promowanie dbałości o własną zieloną przestrzeń, estetykę w mieście, promowanie pomysłowości i rozwiązań, które pozytywnie wpływają na poprawę jakości przestrzeni. Współorganizatorzy to Nadleśnictwo Bartoszyce oraz Zakład Gospodarki Odpadami w Bartoszycach. Pracownicy wydziału wzięli czynny udział poprzez wystawienie stoiska promocyjnego podczas uroczystych obchodów święta 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, które odbyło się 10 września w Bartoszyckiej Jednostce. Tu dziękuję też nauczycielom, dyrektorom szkół za odpowiedź na mój apel, aby pojawiać się tam dość licznie. Wiem, że i żołnierze, i uczniowie byli z tego powodu zadowoleni, że oni się starali, chcieli coś pięknego zrobić, a uczniowie mogli to zobaczyć. I taka współpraca jest bardzo dobrze odbierana z obu stron. Zorganizowano tegoryczną 9. edycję sportowo-rekreacyjnego pikniku rodzinnego z cyklu Dni Osadnika. Przeprowadzono konkurs kulinarny Smaki Trzech Kultur, potrawy FIT. Wydarzenie odbyło się 18 września na terenie lodowiska przy ulicy Korczaka w Bartoszycach. Tego samego dnia współorganizowano również 5. edycję bartoszyckich dożynek działkowych. Dożynki odbyły się na terenie rodzinnych ogrodów działkowych Dąbrowa. Pracownicy wydziału są w trakcie opracowania kolejnego wydania. Właściwie już jest opracowane. Za chwilę Państwo otrzymają do skrzynek mieszkańcy miasta biuletyn Bartoszyce Miasto Trzech Kultur. Bieżący numer zawiera informacje na temat działań kulturalnych, sportowych, społecznych oraz inwestycyjnych prowadzonych w mieście. A tam będzie też bardzo duża wkładka związana z czystym powietrzem. Wiem, że nie wszystkich dotyczy, ale jest to jakby forma dystrybucji najwygodniejsza w tym momencie dla nas, aby do każdego, kto potencjalnie, czy sam osobiście może otrzymać to dofinansowanie, czy ma kogoś z rodziny nawet poza terenem miasta, warto o tym wiedzieć. Gromadzone są przez pracowników Wydziału materiały cyfrowe relacjonujące przebieg prac inwestycyjnych prowadzonych w mieście. Prowadzone i redagowane są strony internetowe bartoszyce.pl, strony profilu miejskiego na portalu społecznościowym Facebook, na których na bieżąco umieszczane są informacje w zakresie działalności Urzędu Miasta Bartoszyce. Wydział organizacyjno-administracyjny. Prowadzono działania w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. W dniu dzisiejszym,
dzisiaj, a nie w dniu dzisiejszym, mija termin dokonania spisu, w związku z czym Bramie Izbarskiej do godziny 20 również dzisiaj będzie pełnić duży rachmistrz spisowy. Wczoraj mieliśmy noc spisową. Do godziny 21 nasi pracownicy, poza rachmistrzem, który by też uczestniczył, spisali 10 osób. Ja uczestniczyłem od 21 do północy też z osobą, która spisywała. Dotarło jeszcze 7 osób, więc jakiś odzew był, więc cieszę się, że chociaż tym osobom mogliśmy dodatkowo pomóc. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Podejmowano działania w ramach procedury Niebieska Karta. Zorganizowano i nadzorowano spotkanie 27 grup roboczych celem opracowania indywidualnego planu pomocy. Przeprowadzono monitoring 39 procedur Niebieskiej Karty, w wyniku czego 37 procedur zakończono, a pozostałe 2 zwrócono grupom roboczym celem prowadzenia dalszych działań. Przygotowano do podpisu kolejne 2 umowy o realizację zadania publicznego w zakresie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Podjęto działania celem realizacji programu dla młodzieży Archipelag Skarbów, uznanego za najbardziej wszechstronny spośród skutecznych programów profilaktycznych. Celem głównym programu jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży. Cele szczegółowe: ograniczenie wczesnych kontaktów seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych, ograniczenie picia alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy, ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej, fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym. Pełnomocnik do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy miejskiej Bartoszyce i jej jednostek w okresie od 1 sierpnia bieżącego roku do 31 grudnia 2022 roku. Wybrana wykonawca to firma Elektra SA z Warszawy za cenę 2 430 365 zł i 50 groszy. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Bronieckiego w Bartoszycach etap drugi. Wybrano wykonawcę, firmę Technomel Kazimierz Koziew z Izbarka Warmińskiego za cenę 1 050 473 zł 35 groszy. Termin zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Obecnie są tam działania związane z pracą spółki Cowik i za chwilę będzie wchodzić również ta firma. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Turkowskiego w Bartoszycach. Wybrano wykonawcę, firmę PHU Korzeniewscy, spółka cywilna z Osieki za cenę. Myślę, że to jest przekłamanie, bo mi się, widzę, powtórzyła kwota. Kto pamięta tą cenę? Ile? Niecałe 200 tysięcy złotych. Termin zakończenia zadania to 31 października. Zadanie się rozpoczęło, jak ktoś wie, przy garażach, idąc z jedynki w stronę ulicy Drugowskiego, już jest zryty kawałek terenu, więc zaczyna się ta inwestycja. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektów na przyszłe zadanie inwestycyjne. Wybrano wykonawcę, firma Waria z Różnowa za cenę 238 125 zł 50 groszy. Termin zakończenia zadania do dnia 31 grudnia. Cieszę się, że za taką cenę mamy taką dużą ilość projektów. Ogłoszono przetarg na budowę kolumbarium przy ulicy Leśnej w Bartoszycach. Realizacja zamówienia do 12 miesięcy od podpisania umowy. Termin składania ofert mija dzisiaj. Ogłoszono przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie gminy miejskiej Bartoszyce w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2024 roku. Termin składania ofert do 26 października 2021 roku. Ogłoszono przetarg na zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów, parkingów i zatok przystankowych w mieście Bartoszyce w okresie od 15 listopada do 31 maja 2024 roku. Termin składania ofert do dnia 1 października. Rozliczano pierwszą transzę dotacji celowej otrzymanej w ramach programu Maluch Plus na tworzenie punktów opieki dla dzieci do lat 3 przy ulicy Bohatera w Warszawie, Bartoszyce. Przygotowano sprawozdawczość z realizacji ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Citaslow, województwa warmińsko-mazurskiego za pierwsze półrocze bieżącego roku. Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie zadania pod nazwą przebudowa placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji strategicznych. Szacowana wartość dofinansowania 21 850 tysięcy złotych.
rozliczono dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2020 zakończonego projektu przebudowy ulicy Chopina w Bartoszycach. Podpisano z wojewodą warmińsko-mazurskim w Olsztynie umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą rozbudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Kęczyńskiej w Bartoszycach poprzez zastosowanie systemu aktywnego przejścia dla pieszych. Miałem tu przyjemność podpisywać tę umowę w Elblągu. Przyznano dotację w wysokości 64 640 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2022 roku. Jeżeli będzie pogoda, niewątpliwie zadanie zostanie ukończone wcześniej. Przygotowano i złożono wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2022 na przebudowę ulicy Struga Endersa w Bartoszycach. Nie oznacza to, że po ulicy Partuzentów nie spróbujemy przynajmniej częściowo zrobić chodnika na ulicy Struga. To jest moja obietnica i mimo złożonego wniosku chciałbym choć troszeczkę ten chodnik poprawić. Prowadzono bieżące rozliczanie, sprawozdawczość i monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. W okresie od 18 czerwca 2021 roku do 23 września 2021 roku Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 139 aktów urodzeń i 140 zgonów. Straż Miejska. W omówionym okresie Straż Miejska ujawniła 160 wykroczeń, w tym 91 porządkowych i 69 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 125 przypadków naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano do KPP oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. A ja dziękuję Komisji Bezpieczeństwa za to, że pochyla się w tym momencie nad rozlokowaniem, bo planujemy przebudowę monitoringu miejskiego, czyli zsieciowanie tego monitoringu, aby on był doskonalszy, bezpieczniejszy i bardziej widoczny, więc też chcielibyśmy, żeby skuteczność ochrony mieszkańców, a tak naprawdę również mienia było większe. Myślę, że jak komisja skończy pracę, to się też wspólnie z Państwem nad tym pochylę. W wyniku prowadzonych czynności 8 właścicieli pojazdów nieużywanych zostało zobowiązanych do ich usunięcia. 5 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 18 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono 4 osoby zamieszczające ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prowadzone są wobec nich postępowania wyjaśniające. Czy pan komendant jest? Panie komendancie, ja bym prosił, żeby pan jeszcze sprawdził na naszych terenach, bo to mi się rzuca w oczy, również z tyłu znaków drogowych, tak zwane wklejki lub banery scoop out. Kto to robi i konkretnie policzyć i ukarać. 8 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostawionego w obudowach śmietników lub na pasach zieleni. Na terenie miasta ujawniono 5 psów biegających luzem, odnaleziono właścicieli 3 psów, wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne, mandaty. 2 psy zostały umieszczone w schronisku w Baginicach Małych. Znaleziony na terenie miasta ranny bocian przewieziony został do przytuliska dla zwierząt w Bukwałdzie. W wyżej wymienionym okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze w godzinach 7.20, soboty w godzinach 8.16. W sumie 78 służb patrolowych, dwuosobowych, pieszo zmechanizowanych. W okresie letnim strażnicy miejscy zabezpieczali bezpieczeństwo, porządek podczas imprez organizowanych przez Gminę Miejską Bartoszyce, jak również przez Bartoszycki Dom Kultury. Zakład Usług Komunalnych. Naprawa zniszczonego po nawałnicy ciągu pieszego ulicy Konopnickiej. Usunięcie zniszczonych, remont pozostałych oraz ustawienie 3 nowych ławek wokół jeziorka, ulica Warszawska. Wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem poziomem pionowym ulicy Poniewskiego 11A. Zakończono remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulicy miejskich. Łącznie to naprawy nawierzchni od kwietnia do lipca zużyto 149 ton masy na gorąco. Porównanie w roku 2020 zużyto wówczas 60 ton. Czyli widać, jaki był nawał pracy i jakie spustoszenie sprawiła zima, konkretna zima. Dokonano remontu nawierzchni drogowej wjazd na parking ulica Zbożowa. Likwidacja zapadlisk w nawierzchni ulicy Wyszyńskiego i Starzyńskiego. Zabezpieczenie doraźna naprawa wyrwy w skarpie ulicy Wiejskiej jeszcze trwa. Demontaż wyposażenia po GCI i przewóz do nowej siedziby w Bramie Licbarskiej. Remont cząstkowy dachu na Urzędzie Miasta Bartoszyce. Załatanie miejsc przecieku. Usunięcie wywrotów drzew z terenu miasta Poniatowskiego, Wajdy, Park Elizabeth.
Wymiana z piasku w piaskownicach na terenach miasta, bohaterów Monte Cassino, Wolskiego 5, Słowackiego NC, Mazurska 17, Nowowiejskiego OSA, ulica Wyszyńskiego 10, ustawienie znaków drogowych A12B, A12C na ulicy Wiejskiej, dekoracja miasta z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego plus pomoc w organizacji wystawy okolicznościowej na placu bohaterów Westerplatte, namioty, stoły, ławki i tym podobne, interwencyjny wyjazd do ośrodka wypoczynkowego Dadaj w Wilimach w związku z awarią kanalizacji, remont cząstkowy okrawężnikowania oraz nawierzchni chodników w ulicach Hubalczyków, regulacja związana z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej, remont cząstkowy chodnika oraz uzupełnienie nawierzchni z kostki polbrukowej przed Urzędem Miasta, a likwidacja karczy po usuniętych drzewach. Remont cząstkowy fragmentu ścieżki Greenwellu zniszczonej po nawałnicy Park Elizabeth, ulica Żeromskiego. Wymiana po raz czwarty zniszczonego słupka do znaku drogowego ulica Jagiellończyka. Wykonanie wpustu burzowego wraz z przyłączeniem na drodze wewnętrznej ulica Poniatowskiego 11. Dekoracja miasta z okazji Święta Wojska Polskiego, Dnia Solidarności i Wolności, rocznicy wybuchu II wojny światowej. Usunięcie w trybie awaryjnym dwóch sztuk drzew gatunku brzoza zagrażających przechodniom ulica Leśna. Wykonanie drugiego etapu utwardzenia ścieżki wokół tzw. Jeziorka Mleczarskiego. Wykonano 480 metrów bieżących, to jest 1450 metrów kwadratowych, ścieżki rekreacyjno-spacerowej o nawierzchni z pokruszu skalnego Juman. Jako elementy towarzyszące wykonane ustawiono 15 ławek parkowych z bali. Oznakowanie pionowe ścieżki w postaci znaków pionowych C13 łamane przez 16. Remont cząstkowy nawierzchni drogi ulicy Ziętary Maleskiej. Wykonanie miejsca wydzielonego dla pojazdów odbierających odpady przy obudowie śmietnikowej wraz z oznakowaniem poziomem pionowym ulicy nad Łyną. Cykliczne, co dwa tygodnie, czyszczenie komory podziemnej fontanny Placu Konstytucji 3 Maja oraz fontanny przy Placu Zabaw ulica Bohaterów Monte Cassino. Remont cząstkowy, naprawa po zniszczeniu przez nawałnicę ciągu pieszego ulica Leśna. Bieżące interwencje po dewastowanej infrastruktury komunalnej na terenie miasta. Na ukończenie są prace przy remoncie ulicy Partyzantów, zaawansowanie 90%, planowany termin zakończenia robót wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 10 października bieżącego roku. Usunięcie wywrotu drzewa ulicy Piłsudskiego, demontaż wiaty przystankowej, likwidacja przystanku komunikacji miejskiej ulica Broniewskiego tylko w związku z pracami prowadzonymi przez COWiK i na czas remontu. Remont i ponowne po raz szósty ustawienie znaku pionowego B35 Plac Konstytucji 3 Maja. Niestety niektóre miejsca są takie, że tam się ktoś upiera i cały czas wygina i łamie znaki. To samo jest na Jagiellończyka. Remont nawierzchni drogi gruntowej ulica Nowowiejskiego 27. Remont cząstkowy schodów przy przychodni ulica Wajdy. Dekoracja miasta z okazji rocznicy 17 września. Haniebnej rocznicy zresztą. Pomoc przy organizacji imprez Dnia Osadnika oraz Piątych Bartoszyckich Dożynek Działkowych. Dokonano usunięcia kontera handlowego z terenu po byłym bazarze. To było na dniach. Wreszcie po byłym bazarze nie mamy już żadnego reliktu. Po tylu latach. W ramach zasądzonych kar przy pracach gospodarczych i porządkowych na terenie gminy miejskiej pracowało w lipcu 5 uskazanych, przepracowując łącznie 93 roboczo godziny. W sierpniu 9 uskazanych, przepracowując łącznie 248 roboczo godzin. We wrześniu 8 skazanych, przepracowujących łącznie 212 roboczo godzin. Zespół Administracji Oświaty podpisano aneks do porozumienia zawartego między Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Gminą Miejską Bartoszyce zmieniający termin utworzenia w Bartoszycach Szkoły Muzycznej z 1 września bieżącego roku na 1 września 2022 roku. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej została przyznana miastu Bartoszyce kwota 65 100 zł z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w wymiarze 15 godzin na każdy oddział klasy 4-8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Odbyło się 11 spotkań z udziałem sprawców oraz 12 spotkań z udziałem ofiar przemocy. W oparciu o skierowania wydane przez MOPS zarząd rejonowy PKPS prowadził zaopatrzenie 800 osób w żywność w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 pod program 2020. W dniach 11-13 sierpnia mieszkańcy miasta otrzymali łącznie 11,5 tony produktów. Koordynowane wyjazdy i powroty dzieci uczestniczących w koloniach letnich. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 53 rodzinach.
w ramach stacjonarnego poradnictwa specjalistycznego pedagog, psycholog i radca prawny na rzecz osób korzystających z wsparcia ośrodku odbyło się łącznie 46 konsultacji. Przez cały okres międzysesyjny kontynuowane były zajęcia dla seniorów w dziennym domu Senior Plus. Uczestniczy w tym 16 osób. Po raz kolejny na działalność placówki zostały pozyskane środki zewnętrzne w ramach programu wieloletniego Senior Plus. Wartość dofinansowania z budżetu państwa określono w umowie z dnia 12 lipca to 106 800 zł. Od 1 lipca wznowiono czwartkowe spotkania klubu Senior Grupy Samopomocowej działającej w ramach dziennego domu Senior Plus. W okresie od 26 lipca do 6 sierpnia zostały zorganizowane we współpracy ze środowiskowym domem samopomocy w Bartuszach 20 integracyjne warsztaty plastyki. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+, od początku jej realizacji, to jest od 1 kwietnia 2016 roku do 29 września 2021 roku, wypłacono już prawie 88 milionów dla 3273 rodzin. Objęto pomocą 4680 dzieci. Na okres świadczeniowy 2019-2021, który rozpoczął się 1 lipca 2019, zakończył 31 maja 2021, przyjęto łącznie 3184 wnioski, w oparciu o które wydano 3342 informacje i decyzje oraz wypłacono prawie 41 milionów złotych dla 2700 rodzin, wsparcie 4065 dzieci. Na nowy okres świadczeniowy 2021-2022 od dnia 1 lutego bieżącego roku przyjęto łącznie 2543 wnioski, wydano 2440 informacji przyznających świadczenie wychowawcze od czerwca bieżącego roku. Poziom wypłat w okresie od 1 czerwca do 29 września wyniósł prawie 7 milionów. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 31 spotkań o charakterze stałym oraz 3 spotkania okazjonalne. Trwa realizacja prac społecznie użytecznych, w których obecnie uczestniczy 7 osób długotrwale bezrobotnych, 4 kobiety, 3 mężczyzn. Kobiety wykonują prace porządkowe w budynku na terenie zielonym oraz wspomagają pracę pralni. Mężczyźni uczestniczą w pracach remontowo-budowlanych oraz wykonują drobne prace porządkowe na terenie obiektu i posesji ośrodka. Środowiskowy Dom Samopomocy. W okresie międzysesyjnym w 5 szkoleniach wziął udział 7 pracowników merytorycznych. W ramach bieżącej działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy zorganizowano wiele treningów, zajęć, rękodzieło, kulinaria, usprawniające komputerowo-edukacyjne oraz spotkań. Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w wielu przedsięwzięciach, które są tu wymienione. Festiwal Citaslow, obchody wybuchu II wojny światowej, rodzinny piknik ekologiczny Dzieci i Ekologia, udział w wojewódzkim turnieju tańca nowoczesnego osób niepełnosprawnych, obchody 20. Bartuskiej Brygady Zmechanizowanej, wycieczce do Gdyni i w ramach współpracy 22 września terapeutka SDS była z wizytą w klasie 2A Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie rozmawiała z dziećmi na temat niepełnosprawności, przedstawiła zasady funkcjonowania środowiskowego samopomocy w Bartuszycach oraz omówiła specyfikę pracy z uczestnikami. Następnego dnia dzieci wzięły udział w integracyjnych warsztatach z ceramiki oraz wykonywania lampionów metodą decoupage, które odbyły się w środowiskowym domu samopomocy. Na tym informację zakończyliśmy, natomiast mam jeszcze wykaz zarządzeń burmistrza. Jak będą do niego pytania, to proszę. Zarządzeń od numeru 93/2021 z 29 czerwca, który określa zmianę budżetu. 59 zarządzeń do numeru 151/2021 z 23 września, unieważniającej zarządzenie burmistrza 7 września w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 8 840 000 na finansowanie planowego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dziękuję serdecznie. Proszę o pytania. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do informacji? Pierwszy był pan radny Puszko, później pan radny Kapuściński. Szanowni państwo, ja mam dwa pytania do działalności pana burmistrza w okresie międzysesyjnym. Pierwsze pytanie dotyczy terminu właśnie zakończenia prac związanych z budową nowego mostu w Bartoszycach, bo mieszkańcy właśnie o to pytają, czy już jest znany ostateczny termin i na jakim etapie są prace w tym zakresie. I drugie pytanie dotyczy
opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę kolejnych dróg w naszym mieście. Ja już w zasadzie o to pytałem i powielam to samo pytanie. Kiedy ulica Krzywa i ulica Majowa na Działkach będzie miała opracowaną dokumentację? Czy są jakieś prace planowane w tym zakresie? Pragnę przypomnieć, że to są jedne z najważniejszych ulic na Działkach. Tymi drogami poruszają się mieszkańcy, którzy po prostu udają się do kościoła oraz do przedszkola i do pobliskich szkół. I jakimi kryteriami pan burmistrz po prostu się kieruje właśnie przy opracowaniu tej dokumentacji? Bo mieszkańcy po prostu pytają, po co podatki. Te ulice od co najmniej 40 lat po prostu nie były modernizowane. Dlatego ja po prostu pytam i po prostu proszę w imieniu mieszkańców, żeby ta dokumentacja projektowa w tym zakresie, żeby te ulice po prostu no, nie były pomijane. Bo to są, mówię, jedne z najważniejszych ulic, tak, jeżeli chodzi o przemieszczanie się mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Termin oddania nowego mostu. Ja już mówiłem w trakcie informacji, widzę, że chyba pan do końca nie słuchał. 29 października najbliższe odbiory. Natomiast termin oficjalny to jest czerwiec 2023 roku. Ja powiedziałem, że jak będzie najbliższa Rada Budowy, znaczy nie teraz mówiłem, ale ogólnie jestem świadomy, mam nadzieję, że będziemy mieli lepsze informacje. I powiedziałem, że liczę na to, że do końca roku będzie można przejechać ulicą Poniatowskiego. To powtarzam to, co mówiłem w trakcie odczytywania informacji. Jeżeli chodzi o opracowanie dokumentacji projektowej, kryteria są proste. Jeżeli udaje nam się zrobić 3 czy 4 ulice na danym osiedlu, próbujemy przechodzić na następne. I tak po kawałku staramy się na każdym osiedlu cokolwiek zrobić. Najmniej ulic, jakich wykonaliśmy i poprawialiśmy, były w okresie dwóch ostatnich, półtora ostatniej kadencji, można powiedzieć. To jest Międzytorze, więc tam skupiliśmy się na projektowaniu ulic. Jeżeli chodzi o projekty, ja nie widzę problemu, jeżeli państwo przeznaczą mi pieniądze i będą takie pieniądze możliwe do przeznaczenia w przyszłorocznym budżecie. Możemy się pochylić również nad projektem ulicy Krzywej i Majowej. Dziękuję. Proszę bardzo, panie radny. Wysoko trochę. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mam dwa pytania krótkie tutaj odnośnie zarządzania numer 111. Dotyczy ustalenia administratora pomostu na Jeziorku Miejskim przy Kończyńskiej. Pytanie będzie krótkie. Kto jest administratorem? I pytanie odnośnie przebudowy budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy 33 z przeznaczeniem na punkt opieki dla dzieci do lat 3. I teraz jak to będzie wyglądało i ile tam dzieci znajdzie miejsce do opieki? My to przekazaliśmy do BOSIR-u? Tak? Dobrze kojarzę. Czyli już pan wie. Natomiast na Bohaterów Warszawy po byłej prokuraturze 20 miejsc, 15 dla dzieci do lat 3. I próbujemy jedną grupę robić 3-latków, ale powoli nam się ona wykrusza, bo pojawiają się miejsca w przedszkolach i możliwe, że uda nam się zagospodarować te dzieci bezpośrednio w przedszkolach, więc może będą 4 grupy po 5 osób dla tych dzieci najmłodszych. Proszę bardzo, pan Dendarski. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. W tej chwili funkcjonuje program Ministerstwa Edukacji Poznaj Polskę. Pierwsza transza zaciągu do tego programu się zakończyła i się wypełniła. Otwarto drugą transzę. Pierwsza była na 15 milionów kwoty, druga na 10 milionów. Czy jest zainteresowanie ze strony szkół bartoszyckich tym programem i czy zostały zgłoszone jakieś szkoły, czy zgłosiły jakieś wycieczki? Jest lista tych wycieczek do znanych miejsc historycznych w kraju. Czy coś w tym temacie można się dowiedzieć? A co to ma wspólnego z informacją moją? Przepraszam, bo tak nie wiem. W temacie... Nie, Zespół Administracyjny Oświaty. Podejrzewam, że powinien być tym zainteresowany i przekazać ewentualnie do szkół albo szkoły do Zespołu Oświaty. Dobrze,
proszę o udzielenie odpowiedzi, ale prosiłbym właśnie Państwa radnych, żebyśmy się trzymali stricte informacji burmistrza i zadawali pytania. No odpowiem, nie mam pojęcia. Jeżeli Pan Dyrektor załóż w stanie odpowiedzieć, proszę bardzo. Pani Radna Krystyna Duda, później Pani Radna Elżbieta Zabłocka. O, Pan Dyrektor nam powie, ale... Proszę Państwa, jest zainteresowanie uczestnictwem w tym programie. Na razie taki wniosek złożyła Szkoła Podstawowa nr 3, natomiast wszystkie pozostałe szkoły planują złożyć te wnioski w październiku z realizacją wycieczek w przyszłym roku. Dziękujemy. Proszę Pani Radna. Panie Burmistrzu, w rozdziale Wydział Techniczno-Komunalny jest wzmianka, że od 1 lipca Wydział przyjmuje deklaracje dotyczące źródeł ciepła. Ja bym prosiła Pana, aby w gazecie, którą przygotowujecie do wydania najnowszej wersji, dać taką wzmiankę i wyszczególnić, w jakim wydziale są te deklaracje, czy są druki i kto powinien te deklaracje złożyć. Tutaj ta Pana informacja przebiegła lakonicznie. Ludzie nie wszyscy wiedzą, szczególnie będzie to w domkach, bo kto słucha Barca, to ma zarządcę budynku, bo obowiązek został nałożony na właścicieli oraz zarządców budynków. I głównie będzie na pewno wiele rodzin w domkach jednorodzinnych, do których nie dotrze ta informacja, że spoczywa na nich ten obowiązek. Obowiązek ten spoczywa do 1 lipca przyszłego roku. No i to czas już leci, bo już od lipca on obowiązuje. No i dobrze by było powiedzieć w tej gazecie, że w takim wydziale, w jakim pokoju, kto obsługuje i że są druki do tego, żeby nikt się nie silił na jakąś informację. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowna Pani Radna, mi się wydaje, że w tym momencie nie ma tego, czy jest to biuletynie. Chyba nie ma. Jest? Już jest, tak? Czyli będzie, biuletyn tak naprawdę już jest dystrybuowany, więc cieszę się, że, bo nie byłem pewien, czy ta informacja była, tylko ona jest taka tabeleryczna, tak? No zobaczymy, czy ona będzie na tyle czytelna. Mam nadzieję, że mieszkańcy, którzy teraz nas oglądają, zwrócą na to uwagę, przeczytają spokojnie tą informację, ale prawdopodobnie, bo jeżeli będzie nikłe zainteresowanie, odpowiedź na tą informację, będziemy ulotkować jeszcze w tych miejscach, gdzie są miejsca, punkty domków jednorodzinnych, aby przypomnieć, bo nam zależy na tym, żeby ludzie wywiązywali się ze swoich obowiązków, tak jak to dotyczyło GUS-u, czyli spisu powszechnego, więc jest to dla nas naprawdę istotne. Dziękuję. Tak jest. Proszę. Już zapowiedziałem. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja mam kilka pytań. Pierwsze pytanie odnośnie tego programu Archipelag Skarbów. Przez kogo będzie realizowany i no, na czym będzie polegał, bo to bardzo fajny program, ale tak nie bardzo mogłam z tego rozczytać, czy to będzie w szkołach realizowane, czy to będzie realizowane przez Urząd Miasta i z partnerami. Także o to bym prosiła. Następnie bardzo bym prosiła o przekazanie, które ulice będą projektowane w tym roku, tak dla przypomnienia. I teraz, jeszcze Panie Burmistrzu, moja ogromna prośba, bo Pan powiedział, że będzie Pan próbował Struga chociaż troszeczkę naprawić. Może wstrzymajmy się, poczekajmy, czy dostaniemy pieniądze na ten z tego programu. Dlatego, że no, moim zdaniem bez sensu jest wydawać pieniądze, angażować ludzi w to, żeby coś naprawić za chwilę, żeby przebudowywać. To no, nie jesteśmy aż tak bogatym miastem, żeby po prostu móc tracić pieniądze, a myślę, że no. Pozwolę sobie przebudowywać zgodnie z projektem, więc jeżeli coś zrobimy, nie będziemy tego już psuć. A no o to mi właśnie chodzi, żeby Dziękuję. Nie trzeba było drugi raz przebudowywać. Teraz jeszcze mam pytanie odnośnie remontu cząstkowego dachu w Urzędzie Miasta, bo z tego co pamiętam, to my rewitalizowaliśmy z dotacją ten Urząd Miasta i teraz czy nie mamy gwarancji na to, czy dlaczego to robił ZUK i no ten dach już był remontowany przed chyba jeszcze moją kadencją pierwszą, więc gwarancje na pewno już dawno zniknęły. Pewnie były jakieś drobne tematy, ja nie jestem w stanie powiedzieć jakie, jeżeli Pan Dyrektor powie. To znaczy, nie, mi chodzi o to, czy jak my robiliśmy rewitalizację, ona nie, dachu nie obejmowała? Nie, aha, no ocieplenie to, nie było związane tyle. Z dachem. To tyle, okej, dobrze, dziękuję bardzo. Elewacja, przepraszam.
I jeszcze, panie burmistrzu, mam pytanie właśnie w sprawie tego zarządzenia, bo najpierw pan wydał zarządzenie o zaciągnięciu kredytu, a potem je unieważnił. Tam był pewien błąd formalny, więc jest poprawiany. Aha, okej, dobrze. Dziękuję bardzo. To tyle. Tylko proszę jeszcze o ten program, dobrze? Dziękuję. Dobrze, ponownie te ulice. Jeszcze jedno, bo tu nie spisałam. Aha. Jeszcze jedno pytanie, bo pytał Karol o zarządzenie w sprawie, komu przekazano pomosty, a ja chciałabym się zapytać, kiedy będą remontowane te pomosty, bo tak naprawdę mieszkańcom one też fajnie służyły, bo spacerowali, siadali sobie nad jeziorkiem, a są w tej chwili zagrodzone na głucho. W tym celu też, czytałem w informacji, rozpoczęliśmy temat związany i z prawami wodnoprawnymi, ale również z zagospodarowaniem jeziorka miejskiego, czyli chcielibyśmy wiedzieć, w jaki sposób możemy je uratować. O tym wspominałem, czytając informacje, więc tam też będziemy patrzyli, na ile możemy i jakie pomosty zbudujemy, bo prawdopodobnie tych pomostów będzie troszeczkę mniejsza ilość. Chcemy wywalić te betony, które tam straszą wewnątrz. Jest ryzyko, ktoś wpadnie, się po prostu tam pokaleczy, więc myślę, że to będzie dosyć spory temat, ale chcemy po prostu z tym jeziorkiem zrobić już wreszcie porządek. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeżeli można, ja powtórzę może te ulice, jakie za chwilę znajdę, które projektujemy. Chwileczkę. To mieliśmy. Aha, wiem gdzie już. Dobra. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych to pewnie tu. Nie, wcześniej. Dobra, może pani Kasia w tym momencie powie o archipelagu, pani pełnomocnik, przepraszam, pani Katarzyna Siry, a ja w tym momencie poszukam tych ulic, gdzie je tutaj miałem. Program Archipelag Skarbów znajduje się w programach rekomendowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, również przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, jak i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I na stronie PARPY, czyli tej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, są osoby, które posiadają tytuł trenera do realizacji każdego programu, który jest rekomendowany. I taki trener również nawiązał z nami współpracę, więc będzie to pan bodajże, no już nie pamiętam skąd on pochodzi, bo to na razie jest na etapie tutaj rozmów wstępnych, ale to no my oczywiście odpowiadamy za to, ale będzie to realizator zewnętrzny. I tak jak, no to jest bardzo ciekawe, jak na pewno państwo zwróciliście uwagę, program porusza kwestie zarówno przemocy, jak i profilaktyki alkoholowej, ale również kładzie nacisk na seksualność, bo no jakby nie było, te dzieci w wieku 14-15 lat, już to jest młodzież, również tutaj trzeba zwrócić uwagę na pewne zachowania, na eliminację pewnych zachowań. I ponieważ jest to program profilaktyki zintegrowanej, to tak jakby składa się z tych trzech modułów, czyli przeciwdziałanie przemocy, alkoholizmowi, narkomanii, jak również nawiązywanie do tych zachowań właśnie takich, no, w szkołach. Tak. Tutaj, no, niestety nie będą tym programem wszystkie szkoły objęte, ponieważ jest to program dosyć kosztowny, tak jak wszystkie programy rekomendowane, więc, ale jeśli sprawdzi się, no bo 2 lata temu mieliśmy program debaty, staraliśmy się tym programem objąć wszystkich uczniów w każdej szkole, więc jeśli ten program się sprawdzi, no to będziemy starali się po prostu realizować ten program później w innych szkołach podstawowych również. Na razie jakbym jeszcze nie chciała mówić po prostu tutaj z tego tytułu, że no to mówię, no to jest tak, zainteresowanie programem jest, tak, ale mam program, który, znaczy mam szkołę, którą bym chciała po prostu tym programem objąć. Żałuję, że to nie będzie we wszystkich szkołach, ale to jest do zrobienia, po prostu program profilaktyki, nasz przeciwdziałania alkoholizmowi, też jakąś kwotę po prostu, też jakąś kwotę przeznacza na realizację takich programów. No i jest to kwota określona, więc no mówię, starczy tylko na jedną szkołę w tym roku, ale to jest do zrobienia w roku następnym oczywiście. Ale to już na dniach się wszystko okaże, w której szkole. Ja przypomnę ulice projektowane, ale też przypomnę, na które ulice złożyliśmy do Rządowego Funduszu Rozwoju, czyli Struga i Andersa. To jest jakby dla nas pewna forma priorytetu. Natomiast, żeby nie było, działki też nie zostały ominięte. Przebudowa Ogrodowa, Lelewela, Szymanowskiego, Szymanowskiego ta wewnętrzna od Nowowiejskiego, to jest ta część, Brzozowa, Zielona, Kwiatowa. To są te ulice w tym momencie w fazie projektowania. Dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
A w jakim, Polna jest złożona, czekamy z rezerwy. To nie jest tak, że my nie chcemy jej robić. No przecież ja składam w każdym momencie w projekt i państwo dokładnie wiedzą, że staramy się robić te drogi, na które dostajemy dofinansowanie. Dostaliśmy na Broniewskiego, nie na Polną. No przykro mi, jakby było odwrotnie, to byśmy Polną robili. Ja z przyjemnością bym zrobił Polną. Na wszystkie, które składamy, te, co dostajemy dofinansowanie, robimy. Tak się udało zrobić też ulicę Sosnową, której długi czas nie robiłem, ale dostałem dofinansowanie i zacząłem ją robić. Więc to jest, no staram się zdobywać dofinansowanie. To też są projekty. Będziemy następne projekty robić, a my chcemy mieć mnóstwo. Drodzy państwo, wiecie, że nam się projekty właściwie pokończyły. Więc jeżeli teraz zrobię te, to nie znaczy, że za następnym roku nie zrobimy następnych 10 czy 5 projektów, aby mieć ten zasób, aby szybciej robić, tak? Bo to mi tak naprawdę zależy na każdej ulicy, jak i państwu, więc jestem tego świadomy. I jak najbardziej wejdziemy na tą Polną, to też będziemy kompleksowo próbować robić pozostałe ulice, bo ma to sens oczywiście. Proszę, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Parę moich pytań już padło, w związku z tym ja tylko z jednym pytaniem. Wydział złożył wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na edycję 22, czyli tą przebudowę ulicy Struga i Andersa. Pan burmistrz tu wspomniał o tym, żeby zrobić część chodników sumptem własnym. A chciałam zapytać, czy pan burmistrz też rozważa, o czym wspominał bodajże 2 czy 3 zwyczajne sesje wstecz, o tym, żeby zrobić również sumptem własnym przy pomocy Zakładu Usług Komunalnych ten wyjazd z ulicy Struga, który jest jedynym wyjazdem do miasta, bo tam rzeczywiście zawieszenie aut pada i ciężko naprawdę się tam przemieścić. Na to nas nie stać sumptem własnym na dzisiaj. To jest naprawdę duża robota, to nie jest prosta praca. Albo chociaż trochę to, że tak powiem, pozaklejać. Zaklejanie jest możliwe, myślę, to nie jest skomplikowane, jeżeli będzie na to możliwość, będą możliwości czasowe. Drodzy państwo, jak państwo też widzą, mieliśmy deklarację państwa, to znaczy deklarację, można powiedzieć, nie deklarację, zobowiązanie ZUK-u do zrobienia całej listy zadań. My tak naprawdę z tej listy zadań liznęliśmy cokolwiek, bo cały czas coś nam wyskakiwało, czy wiatrołamy, czy reakcje na dziury się pojawiające, na dewastację, na wszystko, czy same łatanie dziur, które, drodzy państwo, zżarło nam tak naprawdę czas ZUK-u do połowy wakacji. Ja próbuję coś zrobić z listy, to, którą państwo otrzymaliśmy i no, dlatego tak ciągnę. Już zdecydowałem się coś, co też w sumie jest w miarę bieżące, odpuścić, nie powiem co, bo zaraz się ktoś obrazi, a próbujemy coś, cokolwiek zrobić z listy, no bo jednak to jest państwa wola i chcielibyśmy to robić. Ja rozumiem to, natomiast mówię, no to jest, powiem tak, to też jest na moment okresu zimowego. My ten okres jesienny spróbujemy zrobić jeszcze tą część chodnika na ile się da, prawdopodobnie do pierwszych mrozów czy do pierwszych śniegów. Dlatego to też będzie ciekawie robione, że nie będzie rozebrana cały chodnik, tylko będziemy to etapami robić. Ile nam się uda zrobić w tym roku, tyle zrobimy. Mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie, to wówczas będzie kontynuowane już w projekcie i w tym projekcie będzie również temat związany z przebudową tego miejsca. Ja przepraszam, że ja do tego tematu wracam, ale mówię, te 2 czy 3 sesje wstecz, pan burmistrz nawet powiedział panu Krzysztofowi, żeby to zapisał jako zadanie. Tak, że to jest ważne, bo tam jest tyle bloków i to jest jedyna droga, gdzie ludzie mogą dotrzeć do miasta. Dlatego to jest takie bardzo istotne. Znaczy jest prawdopodobieństwo, że powstanie jeszcze jeden blok, więc proszę mieć świadomości, że no, tam będzie jeszcze wesoło. Dobrze, czy są jeszcze pytania do informacji? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła informację z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym do wiadomości. Punkt 5 porządku obrad. Informacja z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze. Tę informację otrzymali panie i panowie radni. Poproszę panią przewodniczącą komisji, panią Lucynę Jędryczka, o przedstawienie opinii Komisji Programowej i Budżetu na temat otrzymanej przez państwa informacji. Komisja zapoznała się z informacją z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. Na przestrzeni tego półrocza dokonano zmian w budżecie miasta i po stronie dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę 3 446 425 zł 68 groszy, a po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 5 244
4178,53 zł. Po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 114 812 284,74 zł. 74, a po stronie wydatków 122 814 499,78 zł. Planowany na 2021 rok deficyt budżetowy wynosi 8 2215,04 zł. Komisja rekomenduje przyjęcie informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do informacji? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 do wiadomości. Punkt 6 porządku obrad. Informacje o wynikach działalności spółek z udziałem gminy miejskiej na 2020 rok. To jest COWiK, Lokum, Zakład Gospodarki Odpadami, TBS. I tutaj proponowałbym przystąpić do omawiania sprawozdań według kolejności, tak jak zapisano w porządku obrad. I w związku z tym poproszę panią Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat spółki, sprawozdania spółki COWiK. Sprawozdanie z działalności spółek za 2020 rok otrzymali wszyscy radni. Na posiedzeniu komisji obecny był prezes wodociągowo-ciepłowniczej spółki ZOO COWiK. Członkowie komisji zapoznali się z tym sprawozdaniem, wysłuchali wyjaśnień prezesa i komisja przyjęła to sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat tego sprawozdania? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabłocka. Ja tylko taka ogromna prośba, ponieważ w tym sprawozdaniu są, jest podana pełna kwota i potem dofinansowanie. I to się nie zgadza. Ja wiem, że to jest VAT, który się tam odlicza, tylko tak na przyszłość, żeby to tak jasno było zapisane, żeby po prostu zapisać, że VAT nie jest kwalifikowalny i z tego względu wychodzi ta różnica w kwocie. Dobrze? Tylko taka kosmetyczna. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos na temat sprawozdania? Jeśli nie, stwierdzam, że sprawozdanie z działalności spółki COWiK za 2021 zostało przez Wysoką Radę przyjęte. Sprawozdanie spółki COWiK, również poproszę panią Ewę o opinię. Lokum. Lokum, przepraszam, co ja gram? No tak. Lokum. Sprawozdanie z działalności spółki Lokum otrzymali wszyscy radni. Na posiedzeniu komisji obecna była nowa pani prezes, której wysłuchaliśmy. Komisja przyjęła sprawozdanie spółki. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat sprawozdania? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie do wiadomości. Następne sprawozdanie to sprawozdanie Zakładu Gospodarki Odpadami. Proszę panią Ewę o opinię. Sprawozdanie z działalności spółek otrzymali wszyscy radni. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem. Na posiedzeniu komisji obecny był pan prezes Zakładu Gospodarki Odpadami. Członkowie komisji wysłuchali wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Komisja przyjęła sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat sprawozdania? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada sprawozdanie przyjęła do wiadomości. Następne sprawozdanie to sprawozdanie spółki TBS. Bardzo proszę. Sytuacja podobna. Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem. Na posiedzeniu komisji obecny był prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego, który udzielił odpowiedzi na pytania komisji. Komisja sprawozdanie przyjęła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat sprawozdania? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada rzeczone sprawozdanie przyjęła do wiadomości. Przechodzimy do punktu następnego porządku obrad 7a. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu wraz z autopoprawką, którą państwo otrzymali. Jest to projekt oznaczony numerem 1 na
42. Poproszę panią przewodniczącą Lucynę Jędryczka o przedstawienie opinii Komisji Programu i Budżetu na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany w budżecie. Dochody, dział 750, rozdział 750-23, przesunięcie planowanych dochodów między paragrafami. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 756, rozdział 756-18, zwiększenie o 67 887 złotych i 17 groszy. Plany dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. To chodzi o sprzedaż alkoholi do 30 ml. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 758, rozdział 758-14. Zwiększenie dochodów o 12 848 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji rewitalizacji Starego Miasta. Jest to zwrot związany z dzierżawą terenów pod ogródki piwne. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 851, rozdział 851-95, zwiększenie o 10 tysięcy planu wydatków z tytułu otrzymania tych pieniędzy na promocję szczepień przeciwko COVID-19. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I wydatki. Dział 750, rozdział 750-023, zwiększenie o 30 tysięcy złotych plany wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanymi z opłatami pocztowymi. Planowane na 2021 rok 58 tysięcy, w budżecie 58 tysięcy, według wyjaśnień pana skarbnika, zostały praktycznie wydatkowane i w 2020, przypominam, na usługi pocztowe wydatkowano prawie 66 tysięcy. Komisja zaopiniowała pozytywnie przy jednej osobie wstrzymującej się. Dział 750, rozdział 750-85, zwiększenie o 38 250 zł planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubiluszowej pracownikowi ZAO. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 757, rozdział 757-02, zwiększenie o 30 tysięcy złotych planu wydatków przewidzianych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Rozdział 757-07, zwiększenie o 30 tysięcy planu wydatków przeznaczonych na poręczenia dla TBS. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 758, rozdział 758-14. Zwiększenie planu wydatków o 10 922 zł z tytułu zwrotu 80% odzyskanego VAT-u do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ roboty, na który doliczony był VAT, były dofinansowane w 85%. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Ja po skończonej będę jeszcze prosiła, żeby pan skarbnik to dokładniej wyjaśnił. Dział 801, rozdział 801-01 i 801-04 i 801-50 to są przesunięcia wydatków między paragrafami. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 851, rozdział 851-53 i 851-54, zwiększenie wydatków o 67 877 zł i 17 groszy na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Środki już te wcześniej były wyjaśniane, to znaczy pochodzą z właśnie z opisanej w punkcie drugim planu dochodów. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 851-95, zwiększenie o 10 tysięcy złotych planu wydatków z przeznaczeniem na działania promocyjne. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852-03 i 852-95, przeniesienie kwoty 106 852 zł jako wkład własny do realizowanego projektu Senior Plus. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 854, rozdział 854-01, przesunięcie wydatków między paragrafami.
czyli komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 901, zmniejszenie o 38 tysięcy planu wydatków związanego z opłatami za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 903, zwiększenie o 31 670 6 zł planu wydatków z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta. Obecnie planowana kwota to 453 200 zł, została już wykorzystana i tutaj było najwięcej dyskusji na temat tego zwiększenia. Jak wiemy, przetarg został ogłoszony, składanie ofert jest do 1 października 2021 roku i według niektórych członków komisji nie wiemy, jaka będzie kwota w tym przetargu przeznaczona na oczyszczanie zimowe, więc należałoby tu się wstrzymać z tym zwiększeniem. I dlatego dwóch członków komisji było za, jeden członek komisji wstrzymał się i jeden był przeciw. Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu. Dotyczy ona zwiększenia deficytu budżetowego do wysokości 6 552 215 zł i 0,4 grosze. Komisja to zaopiniowała pozytywnie. I dziękuję. Dziękuję. Pan skarbnik tam miał uszczegółowić coś, pani przewodnicząca? Wśród radnych przed sesją były zadawane pytania o ten właśnie zwrot tego VAT-u. Rozumiem. Szanowni Państwo, to się wiąże z tym, że w czerwcu 2020 podpisaliśmy umowę na dzierżawę ogródków piwnych na placu. Ponieważ budowa nawierzchni na placu była dofinansowana w wysokości 85%, więc VAT, który odzyskaliśmy, musimy w 85% zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego, bo tak wynika także z umowy. To tyle. No. Sprawa wydaje się oczywista chyba. Jasne. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę Pani Elżbieta Zawodzka. Ja jeszcze dopytam, panie skarbniku, bo my jakąś część mieliśmy dofinansowaną w 85%, jak do 17 milionów dostaliśmy 3? Ale proszę zwrócić uwagę, że projekt składa się z kosztów niekwalifikowanych i kwalifikowanych. Ja rozumiem. W części kwalifikowanej dofinansowanie było 85%, czyli nawierzchnia, tereny zielone, tak z grubsza te większe koszty, bo cała instalacja sanitarna, która była poprawiana, wodociąg, to co generalnie pod ziemią, tak, no nie było dofinansowane i to było gro kosztów. No bo z tego, co z naszych informacji wynika, że nie mieliśmy takiej części, którą mielibyśmy aż tak dużo dofinansowaną. Dlatego ja się tak zdziwiłam, że aż 85%, gdzie cały czas było mówione, że mamy... No ale tam... ta część, ta właśnie kwalifikowalna stanowiła bardzo, inaczej, mniejszą część w ogóle kosztów wszystkich. I ja jeszcze dopytam o tę właśnie część, która była taka sporna, że tak powiem, tak? Komisji, bo tam jest, że praktycznie już nie mamy pieniędzy w ogóle na oczyszczanie miasta, czyli na oczyszczanie zimowe z tego wynika, że w budżecie już nie mamy. Praktycznie zostało około 10 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o przetarg, on się jakby czas obowiązywania tego przetargu jest od nowego roku, także te 30 tysięcy. Tak, te 30 tysięcy nie ma nic wspólnego jakby z przetargiem. Czyli teraz to, co teraz podejmiemy, to jest tylko na podstawie starego przetargu. Tak. I jeszcze chcę jedną rzecz dodać, że Państwo pamiętacie, że przy uchwalaniu budżetu 50 tysięcy zdjęliśmy z tego zadania. Za
za zgodą pana burmistrza, pamiętam, no tak, no, ale... bo mówi, że nie mamy zim, a no się tak. okazało, że mamy. No, jak państwo pamiętacie, nie była ona długa, ale dosyć uciążliwa no przez jakiś czas. Tak. Dobrze, to ja więcej pytań nie mam. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Jeszcze pani przewodnicząca chce dopowiedzieć. W informacji pana burmistrza przeczytaliśmy, czy usłyszeliśmy, że ogłoszono przetarg na zimowe utrzymanie dróg w mieście Bartoszyce. I ten okres jest tu wymieniony. Od 1 listopada 2021 roku do 31 maja 2025. To ja już tutaj... Przepraszam, ma pani rację. Faktycznie. Dobrze. Czy to jest wniosek, bo z głosowania na komisji wynika, że jest zaakceptowana, te wszystkie zmiany są zaakceptowane. Nie, nie, nie. Dwa było za, jedna przeciw, jedna się osoba wstrzymała. Szanowny panie przewodniczący, drodzy radni, zgłaszam autopoprawkę i ściągamy te 30 tysięcy w tym momencie, aby okay. dyskutować dalej. Okej, okay. Jasne. Wobec tego, czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Autopoprawkę usłyszeliśmy od pana burmistrza, więc właśnie z tą autopoprawką oraz autopoprawką, którą państwo otrzymali na piśmie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/41? Proszę o głosowanie. Za, przeciw, wstrzymuje się. Przy jednym wstrzymującym się. Przy jednym wstrzymującym się głosie stwierdzam, że uchwała została w sprawie zmian w budżecie. Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 7b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na 2021-2035. Jest to projekt oznaczony numerem 2/41. Również poproszę panią przewodniczącą Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2035. Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Wynikają one bowiem ze zmian w budżecie na 2021, które tu przegłosowaliśmy. Zmiana jest tylko, dodano jedną pozycję w tej prognozie. Dotyczy ona opracowania zmian planu zagospodarowania terenów przy ulicy Inwestycyjnej, ale opinia jest pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2/42? Proszę o głosowanie teraz. Pani Krystyno, jednogłośnie pozytywnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego aportu do wodociągowo-ciepłowniczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością COWiH z siedzibą w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 3/42. Proszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej. Proponowana uchwała dotyczy wyrażania zgody na podwyższenie kapitału zakładowego przez wniesienie wkładu niepieniężnego aportu w wysokości 1 812 000 zł do wodociągowo-ciepłowniczej spółki z o.o. Przyjęcie tej uchwały pozwoli na racjonalne i efektywne gospodarowanie przejętymi sieciami wodociągowymi i sanitarnymi. Spółka, pobierając korzyści z eksploatacji urządzeń, zobowiązuje się do ich utrzymania. Komisja projekt uchwały jednogłośnie opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję za opinię. Kto z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz.
Pani Krysia za? Jednogłośnie pozytywnie. Jednogłośnie pozytywnie. Ja stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to projekt oznaczony numerem 4/42. Tym razem poproszę panią przewodniczącą Ewę Kapusto o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. A będzie, tak, przepraszam, pan zastępca przewodniczącego komisji, pan Lipiejko. Opinia w sprawie projektu uchwały nr 4/42 dotycząca zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Projekt uchwały jest wynikiem zmian prawnych wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 roku i dotyczy warunków realizacji programu rządowego Dobry Start. Na mocy tego rozporządzenia postępowanie w sprawie świadczenia Dobry Start prowadzić będzie Zakład Usług Społecznych, a nie MOPS, dlatego też skreśla się zapisy w statucie MOPS-u w Bartoszycach dotyczącej realizacji programu Dobry Start. Komisja opiniuje uchwałę jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Głosujemy teraz, kto jest za przyjęciem, przeciw, wstrzymuje się. Pozytywnie jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych. Jest to projekt oznaczony numerem 5/42. Poproszę tutaj pana zastępcę przewodniczącego również o opinię na temat projektu uchwały. Jeżeli chodzi o uchwałę nr 5/42 zmieniającą koszt jednej godziny usług opiekuńczych, opinia. Projekt uchwały jest wynikiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Od stycznia 2022 roku wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie miesięczne będzie wynosić 3010 zł, a stawka godzinowa wynosić będzie 19,70. Stąd ta kalkulacja. Komisja opiniuje uchwałę jednogłośnie pozytywnie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7e w porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Jest to projekt oznaczony numerem 6/42. Proszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie projektu uchwały 6/42. Ze względu na zmiany prawne oraz zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną gminy i jej otoczenia, miastu Bartoszyce potrzebna jest nowa strategia rozwoju miasta, dostosowana do problemów, potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz innych interesariuszy gminy. Nowa strategia ma być przygotowana zgodnie z nowymi wymogami i w odróżnieniu od dotychczas funkcjonującego dokumentu będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym i da możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. Dokument określi ramy finansowe dla realizacji dalszego rozwoju miasta oraz potencjalne źródła finansowania. Komisja projekt uchwały jednogłośnie opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Bartoszycach, stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 7/42. Proszę panią również o opinię. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej do projektu uchwały 7/42. Projekt uchwały dotyczy działki przy ulicy Przemysłowej, która jest obecnie niezagospodarowana. W miejscowym planie zagospodarowania jest to działka oznaczona jako teren zielony. Proponuje się wydzierżawienie działki na cele składowe. Komisja projekt uchwały opiniuje jednogłośnie pozytywnie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały?
Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7h porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ulicy Broniewskiego w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 8/42. Proszę pani Ewo o opinię. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej do projektu 8/42. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ulicy Broniewskiego w Bartoszycach. Obecnie działka o numerze 320/5 dzierżawiona jest w części przez właścicieli nieruchomości przyległym. Z wnioskiem o bezprzetargową sprzedaż terenu przyległego zwrócił się właściciel nieruchomości położonej przy ulicy Broniewskiego 10, co stanowi część wyżej wymienionej działki. W miejscowym planie zagospodarowania cała działka o numerze 320/5 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Komisja stosunkiem głosów 3 za, 2 wstrzymujących się projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Pan przewodniczący nie głosuje? Głosuje. 4 wstrzymujące się uchwała. Przy 4 głosach wstrzymujących się stwierdzam, że projekt uchwały został przez Wysoką Radę przyjęty. Punkt 7 i porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ulicy Brzeszczyńskiego w Bartoszycach, stanowiącej własność gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 9/42. Proszę pani Ewo o opinię. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie projektu uchwały numer 9/42. Komisja projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości garażu położonej przy ulicy Brzeszczyńskiego opiniuje jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto się sprzeciw albo się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7j porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu części nieruchomości na rzecz dzierżawców. Jest to projekt oznaczony numerem 10/42. Proszę pani Ewo o opinię. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie projektu uchwały 10/42. Komisja projekt uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych przy ulicy Wyszyńskiego, są to tereny zabudowane garażami, opiniuje jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7k porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości przyległej do nieruchomości położonych przy ulicy Krótkiej w Bartoszycach oraz udzielania bonifikaty. Jest to projekt oznaczony numerem 11/42. Proszę pani Ewo o opinię. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej do projektu uchwały 11/42. Proponowany projekt uchwały dotyczy działki położonej wokół wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Krótkiej 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Teren przyległy ze względu na swój kształt i usytuowanie nie może być zagospodarowany przez gminę jako odrębna nieruchomość. W związku z czym racjonalny jest podział terenu i zbycie na rzecz współwłaścicieli terenów przyległych. Wspólnoty będą mogły zagospodarować teren przyległy w niezbędną infrastrukturę. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani została poinformowana o możliwości rozdysponowania tych terenów i wyraziła zainteresowanie ich nabyciem. Proponuje się zgodnie z przepisami prawa udzielić bonifikaty na zakup tych terenów w wysokości 90% ceny sprzedaży. Komisja jednogłośnie projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy teraz. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie.
Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 8 porządku obrad. W okresie międzysesyjnym interpelacje, zapytania i wnioski zgłosili. Pani radna Katarzyna Basak dotycząca bardzo złego stanu drogi przejazdu przy ulicy Starzyńskiego odpowiedzi udzielono na piśmie. Komisja do spraw samorządowych i bezpieczeństwa dotyczących poprawy bezpieczeństwa miasta przez uruchomienie oświetlenia ulicznego odpowiedzi udzielono ustnie. Jesteśmy w punkcie 8 porządku obrad. Przepraszam, to jest punkt 9 już porządku obrad. To są sprawy różne i poinformuję Państwa, że od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma. Do wiadomości wniosek o udzielenie informacji odnośnie budynku Arsenału. Odpowiedzi udzielił Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miasta. Negatywna opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotycząca regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Tę opinię skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Pismo dotyczące nocnej działalności restauracji gościnna skierowałem do Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa oraz do Straży Miejskiej. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzająca naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej skierowałem do Komisji Programowej Budżetu. Prośba o unieważnienie sprawy likwidacji gołębnika skierowałem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pismo dotyczące udzielonej dotacji dla Bartoszyckiej parafii. Pismo o udzielenie informacji dotyczące wysokości subwencji oświatowej. Odpowiedzi udzielił dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty. Wnioski do budżetu miasta na 2022 rok skierowałem do Komisji Programowej Budżetu oraz do Komisji Gospodarki Miejskiej. Prośba o zmianę regulaminu targowiska miejskiego skierowałem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wpłynęło do wiadomości pismo w sprawie przyznania honorowy obywatel miasta Bartoszyce. Skierowałem to pismo do Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Tyle w sprawach różnych z mojej strony. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Ale i pan skarbnik, i pan burmistrz, kto tam pierwszy chce, to nie wiem, za plecami. Proszę, pan skarbnik. Szanowni Państwo, chodzi o to nieprzyjęcie tej, czy wycofanie pana burmistrza tej poprawki na te 31, nie pamiętam tam koło. Tak. Chodzi o to, że była zgłoszona autopoprawka w sprawie upoważnienia burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania na tą kwocie 6 milionów coś. Ja pomniejszę po prostu te 6 milionów coś o te 31, które nie przeszło. Z automatu, no po prostu. No to jest oczywista konsekwencja, tak, tej zmiany, tak jest. W autopoprawce tej, które Państwo otrzymali na piśmie. Nie zauważyłem, kto chciał w sprawach różnych się zgłosić. Pierwszy był pan Azarewicz, później pan radny Dalski. Dobrze, panie przewodniczący, to będzie trzecie. Szanowny panie burmistrzu, szanowna rado, panie i panowie. Chciałem po prostu zgłosić taką sprawę, że w tej chwili jeszcze na drzewach są liście. Także są i suche gałęzie. Te, jak jest wiatr, to te gałęzie po prostu spadają. Spacerują ludzie i z psami, i tak spacerują po zielonych terenach. Niestety podczas wiatru gałęzie spadają na tych mieszkańców, którzy tam spacerują. Dobre, że byłoby, żeby w tej chwili się zająć po prostu wycięciem suchych gałęzi. Nie chodzi o drzewa, to co pan burmistrz mówił, to co jest zaplanowane, tylko odnośnie samych suchych gałęzi. Szanowni Państwo, dbajmy o bezpieczeństwo ludzi i niech te drzewa też wyglądają w okresie, kiedy pięknie liście się rozwiną, a wystają suche gałęzie. To jest takie trochę nie fair, jak to się mówi z naszej strony. Uważam, że powinny po prostu wziąć pod nosik osoby te, które się zajmują przycinką i po prostu te gałęzie przeciąć, ale to dotyczy całego miasta, bo wszędzie takich drzew jest
masę. Ja spacerując po prostu widzę, co jest i dlatego zgłaszam. O to też proszą mieszkańcy, szanowni państwo. To nie jest mój wymysł. To jest wymysł mieszkańców, tych, co spacerują i tych, co chodzą po prostu pod tymi drzewami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Witold Dalski, później pani przewodnicząca. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, też od mieszkańców, ale również miałem takie doświadczenie. W związku z remontem placu dworcowego jest inne miejsce odjazdu busów. Busów, które kursują do Olsztyna i do Gdańska. Potrzebna jest tam informacja, jakiś wskaźnik, że ten przystanek wyjeżdżający jest tam, gdzie jest, czyli przy, bo ludzie sobie przekazują tak, jeśli nie wiedzą albo pierwszy raz jadą, koło sklepu ogrodniczego i dużo ludzi, ja też kiedyś czekałem na tym przystanku przy Bohaterów Warszawy, tam owszem jest rozkład jazdy, ale firmy Delux, tak, która jeździ do Lisbarka, do Bezledy i tak dalej. I czekamy, czekamy, nie ma autobusu, nie ma, ale ludzie, potrzebny jest tam jakiś wskaźnik, jakiś drogowskaz, że ten przystanek jest w tej ulicy wjazdowej tam w kierunku parku, i bo ludzie jeżdżą tak, w kierunku Gdańska, ale też na lotnisko i mogą się spóźnić, i jeżdżą również na wizyty do lekarza do Olsztyna. I też mogą się spóźnić. To jest bardzo ważne i ludzie apelują. Z własnego doświadczenia też raz się pomyliłem i nieustannie prawie godzinę czekałem i się dziwiłem, że autobus, buczebus nie jedzie, żeby tam jakiś drogowskaz przy ulicy Bohaterów Warszawy wskazujący, że ten przystanek jest w tej ulicy wewnętrznej, jednak postawić czy umiejscowić. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie przewodniczący. I może tak trzy pytania i później pan burmistrz się odniesie takimi... No uwag, tak jest. Szanowni państwo, panie burmistrzu, ja mam tu takie pytanie, w zasadzie trzy pytania. Pierwsze w temacie kota Borysa, który jest taki rozsławiony już w Polsce, a bytuje przy Miejskiej Bibliotece Publicznej na drzewie. Pytanie od seniorów, bo wszyscy z miasta, dużo osób z miasta przychodzi i karmi tego kota, a jest taka prośba gorąca od seniorów, którzy proszą, czy można by było usytuować w pobliżu ławeczkę. To jest pierwsze, bo naprawdę bardzo dużo ludzi, a w szczególności seniorów tam przychodzi. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy naprawy drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Poniatowskiego. Ja tam już popełniłam bodajże dwa takie wnioski do pana burmistrza z prośbą o przynajmniej połatanie tego własnym sumptem i 22 marca, bodajże w tym roku, dostałam odpowiedź, że to będzie robione w ramach tak zwanych remontów cząstkowych dróg naszych miejskich sumptem własnym, czyli przy wsparciu Zakładu Usług Komunalnych. I chciałam zapytać, czy to się jeszcze w tym roku zadzieje, ponieważ no, jesień mamy już, a jak zaczną się opady, to może być trudno, żeby tamtędy móc przejechać. To jest pytanie drugie. I trzecie pytanie, do którego też może trochę z uporem maniaka wracam. To jest obudowa śmietnikowa przy ulicy Wolskiego 5. Ja tu złożyłam też na ten rok, w zeszłym roku, wniosek do budżetu odnośnie tej obudowy śmietnikowej, ponieważ nieczystości do tej obudowy, ona jest bardzo mała. Do tej obudowy wrzucają nie tylko mieszkańcy Wolskiego, ale też Pieniężnego i oprócz tego jeszcze mieszkańcy, którzy na różnych rejestracjach autami przyjeżdżają i wrzucają tam śmieci. No pomieszczenie jest tak małe, że śmieci po prostu latają wokół śmietnika. I to moje trzecie pytanie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Myślę, że z ławeczką przy kocie Borysie nie będzie problemu. Przy drzewie oczywiście, tak? Znaczy bezpośrednio przy drzewie nie, bo nie wiadomo, co spadnie z drzewa. Jak wiemy, że gałęzie trzeba będzie wcześniej obciąć. Ja po
postawię tam żadnego śmietnika z prostego względu. Mieszkańcy będą wrzucać swoje odpady komunalne, będą mieli bliżej. A nie, nie, nie. Tam jest budynek dość specyficzny. Jest, obok budynku dobudowany. Naprawa terenu. Rozumiem, że jest szansa? To tak jakby wypadałoby. Obudowa śmietnikowa ulica Wolskiego. Koszt obudowy 25-30 tysięcy, więc trzeba to w budżet włożyć. Kolejny raz wrzucę. Dobrze, to jak będzie przyjęte w budżecie, to zrobimy. Bo niestety tak wygląda. W tym momencie robimy jakąś obudowę. Zaraz. Gdzie? Puławskiego, która była w budżecie i w tym momencie wyceniliśmy. I to jest koszt bez ściany przeciwogniowo, którą sami będziemy musieli zrobić. 20 chyba 1, czy 18, czy 21 tysięcy złotych. To są takie niestety pieniądze. A chcemy robić je konkretne, porządne, a nie takie, które po dwóch latach padną, tak? A staramy się robić obudowy nasze w stylu, który już stosujemy od dłuższego czasu, czyli drewno plus ten metal. One są ładne, estetyczne i funkcjonalne, więc chcielibyśmy zachować tą formułę do tej pory. A ta droga, przepraszam, bo nie usłyszałam pan, bo już coś powiedział, ta droga dojazdowa... Tak pokiwał głową, no. Aha, dobrze. Myślę, że można by było, tu też się zwracam do Wydziału Techniczno-Komunalnego, jeżeli chodzi o wniosek pana Witolda Darskiego, abyśmy, słyszy pan mnie, panie przewodniczący, panie kierowniku, abyśmy ustawili takie drogowskazy nie przy drodze, bo na to zgody nie dostaniemy, ale na naszych przystankach na górze z odnośnikiem. To będzie się rzucało w oczy, że tu jest przystanek na jednym przystanku, w ten i na drugim przystanku, który jest od strony jadąc Olsztyna. Myślę, że jak będzie taki duży wskaźnik, będzie swoje robiło, tak? Więc myślę, że tu spróbujemy taki sposób zrobić. Spróbujemy na dachu przystanku to umieścić. Myślę, że to będzie dość wizualnie bardzo, bardzo widoczne, więc ludzie będą się orientować. Liści, suche gałęzie, no to ja wiem, że chcielibyśmy całe miasto w tym momencie poobcinać, ale no ja powiem tak, no zasoby ludzkie są jakie są. Spółka dwoi się i troi pracą. ZUK ma mnóstwo pracy, więc oczywiście możemy się nad tym zastanowić, czy zrobimy to własnym sumptem, bo to jest duża robota, czy będziemy komuś zlecać. Bo ja nie wiem, jakbym miał wszystkie drzewa, gałęzie suche poobcinać, no to jest, no, to jest tak rok roboty. To nie jest 2-3 dni. I jeszcze z tego, co wiem, to raz pieniądze, dwa na podnośniki, bo podnośników własnych nie posiadamy, od tego zacznijmy. Każda godzina pracy podnośnika, każdy jest świadomy, jakie to są ceny. Plus no, temat wywozu, czyli też tego wszystkiego. Plus określenie i zgody na przycinkę, bo to też musi być zgoda. To się nie przycina po prostu, bo gałąź sucha wisi. Za każdym razem musi mieć zgodę na każdą nawet przycinkę drzewa. Spróbujemy te najbardziej zbliżone do ścieżek, czyli tam, gdzie są ścieżki, powoli, powoli poprawiać, zwłaszcza gdzie są chodniki, tak? Może z tej perspektywy podejdziemy, a później zaczniemy przy ścieżkach, ale to będzie musiało trwać. To nie potrwa przez miesiąc czy dwa, bo niestety takie są realia. To tak, no ja rozumiem, dziękuję za wniosek. To jest bardzo, bardzo sensowny wniosek, natomiast no, no jest trudny do realizacji w krótkim czasie, o tak powiem. Ale część jest wycinanych, to nie jest tak, że w ogóle nie jest wycinanych. Są reakcje, więc... A mam, tak, mamy tego pecha też, że trafiły nam się kilka takich bardzo wiecznych dni, ale to nawet drzewa leciały, a nie suche gałęzie i wydawały się drzewa zdrowe, a okazało się, że są w środku puste. To państwo widzieli przy ulicy Wajdy. Na tym ja widziałem wielokrotnie, to czy w parku jednym Elizabeth, czy tutaj w naszym parku jordanowskim. A ja lubię tereny zielone zwiedzać, więc obserwuję, jak to wygląda i no mnóstwo tego jest i to też trzeba zwieść, pociąć. Mamy drzewo wiszące na drzewie, jest niebezpieczne na wzgórzu zamkowym, tam musi mieć, zgłosić to najpierw do konserwatora, to wszystko trwa i staramy się na bieżąco to likwidować. Ale dziękuję za wniosek, jest jak najbardziej zasadny. Proszę. Dobrze, pani radna Elżbieta Zabłocka, później pan przewodniczący. Panie burmistrzu, ja mam pytanie od mieszkańców, ponieważ widzimy, że ten projekt nasz Sowa ładnie nabiera na sile, ale pytanie jest, dlaczego nie wszystkie latarnie są wymieniane, bo jest tak, że są na przykład zrobione, zostawione trzy i dalej zrobione.
To jedno pytanie. Drugie, taka ogromna prośba, ponieważ u nas na Majowej, to jest chyba jedyna ulica na Działkach, która przy każdej wichurze praktycznie gaśnie światło. Czyli widocznie coś się dzieje, bo wszystkie inne ulice mają, my nie mamy. Także gdyby można było coś tam zaradzić, żeby to się nie zadziewało. I ogromna prośba od mieszkańców ulicy Poniatowskiego 21, ponieważ już słyszałam, że ten monitoring zaczyna, mamy możliwość rozszerzenia monitoringu, to ogromna jest prośba od mieszkańców, żeby ustawić jakoś tak kamerę monitoringową, żeby tylną tą uliczkę chwytała, ponieważ to jest budynek specyficzny, tam są trzy restauracje dookoła i młodzież wychodzi niestety w nocy. Są dewastowane samochody, bo już sama wiem, że były wyrywane lusterka, że były rysowane i praktycznie nie ma winowajcy rano i nie wiadomo kogo pociągać do odpowiedzialności. A jest to uliczka oprócz tego jeszcze bardzo wąska i dojazdowo są ciężarowe samochody jeżdżą, także to też by troszeczkę zabezpieczyło też, też zabezpieczyło po prostu dla mieszkańców, przynajmniej widzieliby, co się zadziało z danym samochodem i kto jest winny. I jeszcze moja jedna ogromna prośba, panie burmistrzu, i to też jest taka uwaga nie tylko moja, ale i mieszkańców, ponieważ w tym roku mieliśmy bardzo mało wniosków do projektu obywatelskiego. Ja słyszałam również taką rozmowę, w której mówiono, że jest to za późno ogłaszany projekt, bo jeżeli ktoś chciałby złożyć na jakąś niewielką inwestycję, to do końca roku nie da rady zrealizować. Gdyby można było ten projekt obywatelski, ponieważ pieniądze już mamy od stycznia, na przykład ruszyć już w marcu, bo my ruszamy, tak, zaczynamy wakacje, gdzie ludzie są na urlopach i tak naprawdę potem jest już mało czasu na to, żeby zebrać podpisy, żeby zrealizować do końca roku. Mamy już od stycznia pieniążki, gdyby dało radę już w marcu ruszać z tym projektem obywatelskim, byłoby super. I jeszcze jedno moje pytanie, panie burmistrzu, o tą kładkę nieszczęsną na Drzewnej. Kiedy mieszkańcy mogą liczyć Działek na to, że już po tej kładce będą przechodzić wreszcie? Bo nie wiem, że tamta strona Działek naprawdę ułatwia im to, że dojście do centrum miasta. Dziękuję. Dziękuję, odpowiem, bo to jest cały pakiet pytań i wniosków. Jeżeli chodzi o lampy, jesteśmy jeszcze w trakcie realizacji. Były tam dwa rodzaje lamp, bo są różne podpięcia i dlatego część pozostaje. Wszelkie jakieś niedoliczone albo inne rzeczy będą na bieżąco weryfikowane i będą poprawiane. To dotyczy też na przykład ulicy Partyzantów, gdzie wstrzymaliśmy ze względu na robienie ulicy, że jest dwie lampy zrobione, trzech chyba nie ma wstawionych. Jest tych kilka miejsc na Działkach. Ja chodziłem też po mieście, patrzyłem, gdzie tych lamp nie ma, więc też i wydział będzie to na bieżąco weryfikował. No teraz za chwilę wchodzimy na drogi wojewódzkie i krajowe, to też to zrobi efekt taki duży tak naprawdę. Ale chcemy, aby te wszystkie, które są naszymi lampami, bo to też jest istotne, lampy plus te, które mamy porozumienia, czyli właśnie z drogami wojewódzkimi i krajowymi, wymienić. No mogło się zdarzyć w liczeniu różnica trzech, dwóch lamp, więc będziemy to też na bieżąco w końcówce weryfikować, tak? Więc tutaj proszę się nie martwić, to jeszcze trwa, szybko się zakończy. Ulica Majowa, proszę to zapisać, puścimy tam elektryka, żeby sprawdził, czy gdzieś nie ma jakiegoś nacisku albo gdzieś woda nie podcieka, nie daj Boże, że taka sytuacja się dzieje. Zdarzają się takie sytuacje, mieliśmy w parku, ja zareagowałem, lampy zostały poprawione, więc ma to znaczenie. Jeżeli chodzi o Poniatowskiego 21 monitoring, ja poprosiłem, że pan przewodniczący komisji na tym też się pochylił i komisja cała też zwróciła uwagę na to, czy jest możliwość usytuowania, bo też wiadomo, że my teraz będzie koncert życzeń wspólny nasz, tak? Bo wszyscy chcemy, żeby było tych lamp jak najwięcej. Później będziemy weryfikować, które są najbardziej istotne, bo jest pewien też, drodzy państwo, wiecie, obszar pracy człowieka, który pracuje przy tym monitoringu. Możliwe, że będzie monitoring stały, widoczny i monitoring, jeżeli zrobimy tych kamer więcej, kompletnie niewidoczny dla tych osób, a ewentualnie będzie to nagrywane, żeby było to w świadomości, bo inaczej musiałbym nie dość, że rozszerzyć pole pracy przy tych monitorach, to zatrudnić chyba następne 2-3 osoby, a nie chciałbym zwiększać zatrudnienia, a spróbować jednak to bezpieczeństwo poprawić. Projekt obywatelski w tym roku tylko dlatego nie wystartował tak wcześnie, była pandemia, były problemy z głosowaniem i tak dalej i tylko z tego względu planowaliśmy już naprawdę w tym roku, żeby on był wcześniej. W następnym roku, jeżeli sprzyjać będzie nam temat zdrowotności i brak obostrzeń, jak najszybciej rozpoczniemy i to jest jak najbardziej sensowne, zresztą mieliśmy ten pomysł, ale wyszło jak wyszło. Kładka na ulicy Drzewnej.
nie pamiętam, do końca chyba listopada ma być już zakończony temat. Jeżeli chodzi o wykonawstwo, wiadomo, że będą odbiory. Ja miałem okazję w telewizji kablowej Barsat ostatnio wypowiadając się mówić, że liczę na to, że koniec grudnia, początek stycznia albo styczeń będziemy mogli już tą kładką przechodzić. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę bardzo. Do mikrofonu, bo nie nagra się. My oprawy montujemy, nie lampy. Część lamp będziemy też na bieżąco poprawiać, jeżeli pozwoli nam. To znaczy, chodzi mi o oprawy właśnie, bo mówiliśmy w zeszłym roku, że ten, jak będziemy te lampy z projektu Sowa montowali, te oprawy nasze, to zwrócimy uwagę na te przejścia, które są przyciemnione. I te lampy, które są montowane, one są ciemniejsze niż te, co były. Czy nie warto by było od razu zwrócić uwagę na te przejścia, które są i naprawdę one są ciemne, bo chodzi o ulicę Nowowiejskiego, jeżeli mamy porozumienie, chodzi mi o ulicę Gdańską, jeżeli mamy porozumienie, bo to są dwa przejścia, gdzie naprawdę no, dzięki tylko refleksowi kierowców nie dochodzi tam do jakichś wypadków, bo autentycznie nie widać przechodniów. Ja sama to spraktykowałam, że po prostu nie widać przechodnia, który stoi z boku na przejściu dla pieszych, jeżeli jest szarówka, jest już wieczór. Porozumienie mamy tylko na lampy, które istnieją. My tam dodatkowych lamp niestety zamontować nie możemy. Ale wie pan, panie burmistrzu, bo to o to chodzi, że tak, te lampy są wysokie i one naprawdę dają mało światła. Gdyby na tej samej lampie niżej dało się bardziej świecącą lampę, w tym samym, tylko bardziej świecącą lampę niżej. Bo ja widziałam, jak mają zrobione w gminie. Że jest lampa normalnie wysoka, jest niższa lampa, niżej lampa postawiona po prostu przy przejściu. Ona wtedy oświetla bezpośrednio przechodnia. I naprawdę, jak się jedzie przez gminę, szczególnie gminę Górowo, bo ja tam się bardziej poruszam, w tamtym kierunku, to rzeczywiście na wsiach te lampy pięknie oświetlają całe przejście. One są po prostu niżej, one są niższe niż te, które były. Jest lampa swoją drogą, jest lampa niższa, która oświetla przejście. Nie mamy prawa do zmiany lamp, natomiast nikt nie powiedział, że jakiegoś dodatkowego źródła, jeżeli będzie taka potrzeba, nie zamontujemy własnym sumptem, bo to umowa tego nie obejmuje, więc drodzy Państwo, możemy bazować tylko na tych lampach, przepraszam, na tych słupach, przepraszam, słupach, które są. My tych słupów nie mamy w tym momencie możliwości skrócenia, podwyższenia i te oprawy jakby są standaryzowane. Natomiast niepowiedziane, że nie spróbujemy. No, to nie są jakieś ogromne koszty, tylko trzeba zobaczyć, czy wydolność tego słupa razem z sieciami będzie na tyle możliwa. Raczej tak, bo jeżeli moc była zmniejszona o połowę, no to można ewentualnie spróbować. Tylko sprawdźmy to. Ja prosiłbym, żeby pan zanotował, czy to technicznie jest możliwe i nie widzę powodu, żeby nie pomóc. Fajnie, dziękuję ślicznie. Proszę bardzo, panie prezesie. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja w nawiązaniu tutaj do wystąpienia pana Witolda Darskiego odnośnie tego przystanku, bo zrozumiałem z odpowiedzi, skoro ustawimy znaki informujące, czyli ten przystanek tam na tych busów, zapowiada się, że on będzie jeszcze troszeczkę tam będzie istniał. Jeżeli krótko, to tak, bo mieszkańcy się zwrócili właśnie do mnie też w ramach tego przystanku, żeby jakąś wiatę postawić, a jest tam naprawdę duży przepływ. Dlatego mam nadzieję, że pan burmistrz powie, że to jest tymczasowe. Jest czyli to tymczasowe. W czasie, o to chodzi właśnie. I kolejna sprawa, jeżeli chodzi o ławki, które stoją tutaj na skwerze na ulicy Kęczyńskiej, nie tylko te z metalową podbudową, one już troszeczkę z ząbkiem czasu zostały, no, zdezolowały się. Po prostu ta nawierzchnia, ta siedząca, ona po prostu no już jest, wymaga takiej małej regeneracji, czyli albo impregnowania, albo tego, żeby, czy to będzie planowane, żeby to zrobić. Bo jak pan burmistrz przejdzie, zobaczy pan sam, że... Ja wiem, gdzie są takie ławki, ich jest więcej niż tylko na tych ulicach. W okresie zimowym, kiedy nie ma robót bezpośrednio w terenie, ZUK, z tego co wiem, szlifuje deseczki i później na bieżąco w miarę wymienia i poprawia. Prawdopodobnie też w takim wypadku prosiłbym o przegląd ogólnie tych ławek i sprawdzenie, które wymagają tak zwanej najszybszej wymiany. No niestety mamy też ławki ładne w parku, już są deski łamane, skrobane, więc chciało się ładne ławeczki postawić i zaczynają być dewastowane. To jest zawsze przykre. Dobrze, czy ktoś jeszcze? Pan radny Lidziński, a później pan Nazarewicz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Zgodnie z informacją dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej z sesji majowej bądź czerwcowej,
Biblioteka do nowego, nowo wyremontowanego budynku miała być przeniesiona do 30 września. Dzisiaj mija 30 września. Moje pytanie jest takie, czy biblioteka już została przeniesiona do nowego budynku? Czy jeśli nie, jaka jest tego przyczyna? Rozmawialiśmy w kuluarach, tak na komisji. Pan dyrektor, z tego co pamiętam, to deklarował, że postara się do 30 września, natomiast no, przy budowie, przy remontach pewnie wydarzyło się, co wydarzyło i ten miesiąc opóźnienia jest. No ale dobrze, zwraca pan na to uwagę. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, panie radny. Szanowna Rado, szanowni mieszkańcy, chodzi o przystanek na Bohaterów Warszawy, przyjazdowy i odjazdowy. Tam napisy, gdzie jest przystanek przeniesiony, który przystanek został przeniesiony z dworca tymczasowo, na przystankach są kartki, że jest przystanek przeniesiony i w którym miejscu. Nie wiem, trzeba... Po prostu nie trzeba chodzić z głową spuszczoną w ziemi, tylko trzeba iść na wprost i wtedy widać. Ale jak ktoś idzie spuszczoną głową, to może i zęby wybić i wszystko wybić. Także, szanowni państwo, na przystankach są napisy. Dziękuję. Dobrze. Dobrze, dobrze. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Kto? Nikt. Proszę państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 42. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.